Pamiętacie może, kto jest głównym przeciwnikiem w grze Borderlands 1? Gdy zadałem sobie to pytanie, musiałem nieźle się nagłowić. Może to on? Nie? A może on? Nie! A może to? Też nie! Mimo, że przeszedłem Borderlands 1 trzy razy, nie miałem pojęcia, kto jest głównym antagonistą. Serio, musiałem sobie wygooglować. Powiem więcej, musiałem sobie wygooglować dwa razy, bo za pierwszym razem nie zapamiętałem. Zawsze miałem w głowie to, że walczymy z jakimiś wataszkami bandytów, a na końcu z wielką kreaturą z mackami. Ale się myliłem, bo gdybym wiedział, to nie powiedziałbym, że to antagonista, a antagonistka. Główną przeciwniczką łowców krypt w Borderlands 1 była komandorka Steel, przywódczyni karmazynowych rekieterów. Tak wiem tłumaczenie własne, nie mogłem się powstrzymać. Steel to syrena, która chce posiąść władzę nad tym, co kryje tajemnicza krypta. Dlaczego więc w ogóle jej nie pamiętam? No, jest kilka powodów. Steel nie ma praktycznie żadnego wpływu na historię. Jest tylko głosem w komunikatorze, który pojawia się nagle w połowie gry i mówi: o, ja jestem zła, ha, 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 teraz się nie bójcie. Jej jedyną interakcją z graczem są gromowładne pierdy, które wydaje z komunikatora. Potem pojawia się jednak na końcu, by od razu zginąć. Nie mogę powiedzieć, że gra na tym zyskała, ale czy ucierpiała? Też nie do końca. Pierwsza część Borderlands nie przejmowała się za bardzo fabułą. Chodziło o sprzęt, sprzęt, sprzęt. I druga część serii również na tym polega, jednak dużo większy nacisk został położony właśnie na fabułę. I bardzo dobrze, bo choć formuła Borderlands jest przyjemna i uniwersalna, bo kto nie lubi ganiać za lepszymi spluwami, to powtórka z rozrywki szybko mogłaby się znudzić. Dlatego też twórcy postanowili nieco bardziej przyłożyć się do tej fabularnej części i stworzyć Handsome Jacka. I uwaga, zaznaczam, że będą spoilery z gry Borderlands 2 oraz jej dodatków. Trochę również pojawi się z pre-sequela, tak więc zostaliście ostrzeżeni. Gdy mowa o bohaterach, często pojawia się stwierdzenie, że są tak dobrzy, jak dobrzy są ich przeciwnicy. Nie do końca się z tym zgodzę. W pełni zgadzam się jednak z tym, że są antagoniści o wiele ciekawsi niż główni bohaterowie. No i to właśnie tyczy się Borderlands 2. Zastanówcie się zresztą. Trudno nazwać głównych bohaterów, czyli Salvadora, Axtona, Zero i Syrenę, głównymi bohaterami i główną bohaterką. Jasne, wcielamy się w nich, ale są to jedynie awatary bez osobowości, które służą za ludzi od brudnej roboty, ludzi, którym cały czas jest coś zlecane. Z drugiej strony mamy bohaterów poprzedniej części, tylko że oni również nie sprawdzają się dobrze jako siła napędowa fabuły. Roland to straszny służbista i sztywniak, Mordecai to patyczkowaty maruda, Brick to przygłup i jedynie Lilith ma w sobie na tyle osobowości, że jej dialogi brzmią interesująco. No i jest jeszcze Tiny Tina, która w doskonały sposób zostaje rozwinięta w dodatku Tiny Tina Assault on Dragon Keep, ale o tym wspomnimy później. Potrzeba więc postaci, na której barkach spoczywać będzie cały emocjonalny rdzeń historii i to zadanie przystojnego Jacka. Tym samym Borderlands 2 dołącza do gier, w których główną siłą napędową opowieści jest złoczyńca, do gier takich jak Bioshock, System Shock czy Portal. Hey kiddo, Jack here, president of Hyperion. Let me explain how things work here. The Vault Hunters show up, Vault Hunter looks for the new vault, Vault Hunter gets killed by me. You see the problem here? You're still alive. So if you could just do me a favor and off yourself, that'd be great. Thanks, pumpkin. Dobry antagonista musi mieć przede wszystkim osobowość, co uczyni go postacią z krwi i kości. To był bardzo często problem filmów Marvela na przykład, brak przekonującego przeciwnika, który nie tylko stanowiłby zagrożenie, ale był kimś, z kim można nawet sympatyzować. Dlatego też uważam, że Kylo Ren jest tak dobrym antagonistą. Ba, to nawet nie jest antagonista per se, ale równoprawny bohater tylko po drugiej stronie barykady. Antagonista, który nie jest antagonistą, a bohaterem opowieści. Nie chce kolejnego drona, który ma budzić grozę tylko dlatego, że ma popieprzoną twarz. I to jest test, który Handsome Jack zdaje od razu. Zresztą sam o tym mówi na początku oraz na końcu gry, że to on jest bohaterem. I chociaż my myślimy, że przemawia przez niego megalomania i poczucie własnej wielkości, to tak szczerze mówiąc, to jest prawda. Już od pierwszych chwil spędzonych z grą wiemy, że gość to niezłe ziółko. Najgorszy rodzaj człowieka. Charyzmatyczny psychopata. Savages.
Jednak ten psychopata nie wziął się znikąd i na przestrzeni Borderlands 2 pre-sequel oraz do pewnego stopnia Tales from Borderlands sporo się o nim dowiadujemy. Przede wszystkim był wychowywany przez swoją babkę. Pod koniec gry, gdy odwiedzamy lokację zwaną Iridium Blight, Jack przystojniacha wysyła nas na misję, której celem jest sprawdzenie, czy u babci wszystko w porządku. Okazuje się, że nie bardzo, bo babka wyzionęła była ducha z pomocą bandziorów, których nasłał Jack. God, I was so worried he'd kill those bandits before they could murder old Grand. And you know what? Now I don't even have to pay him, so thanks, loser. I mogłoby nas to poruszyć, albo, no nie wiem, wzbudzić wściekłość na psychopatę, który morduje własną babcię, ale nie. Okazuje się bowiem, że babcia miała nierówno pod kopułą, bo jako narzędzia dyscypliny używała tej oto piły. Kim musiała być osoba, która używa takich narzędzi na dziecku? Jasne, koncepcja serii zawsze chyliła się ku przesadzie i przerysowaniu, jednak to moment, w którym współczułem nie zamordowanej babce, a Jackowi. I już mamy pierwszy składnik w miksturze problemy zdrowotne. To m.in. takie straszliwe traktowanie go przez babcię było przyczyną tego, kim stał się w przyszłości. I takich okruszków, które zostawia nam gra, jest o wiele więcej. Możemy z nich zbudować obraz tyrana, psychopaty i megalomana, owszem, ale również kogoś wręcz szekspirowsko skrzywdzonego przez życie. Kogoś, kto na swój psychopatyczny i szkodliwy bądź co bądź sposób posiada osoby, na których mu zależy. Emocjonalna więź z Jackiem zostaje ustanowiona wtedy, gdy gracz dowiaduje się, że Angel to jego córka. Angel to przyjazny głos, który pomaga graczowi przez pierwszą oraz drugą część gry. Do tego jest to jedna z 6 istniejących we wszechświecie syren. Angel jest owocem związku Jacka z nieznaną kobietą, jego żoną. W grze pojawia się jedynie sugestia, że zginęła przez Angel oraz jej moce. To ciągle jednak temat drażliwy, czego dowiadujemy się z tego audiologa. Please make a note. I'm strangling Mr. Morin for bringing up my wife. Wiem również, że Jack ma dziewczynę, która jest szeryfem w Lynchwood. Możemy ją zabić, bo to też jest psychopatka. I owszem, Jack reaguje na to, że ją zabiliśmy, ale w taki sposób, w jaki zareagowałby psychopata właśnie. Wait, did you actually just kill my girlfriend? That's kind of pissing me off. Jedyną osobą, którą Jack przejmuje się tak naprawdę, jest właśnie Angel. Tylko że jest to przejmowanie się w bardzo wynaturzony sposób. Wydaje się, że na pierwszy plan wychodzi tutaj wykorzystanie ogromnych mocy Angel. To właśnie dzięki mocy swojej córki podłączył się do sieci komunikacyjnej Pandory, a także przejął władzę nad organizacją Hyperion. Gearbox był na tyle pewny swojej postaci, że przepisał fabułę jedynki. W dwójce dowiadujemy się bowiem, że to Handsome Jack pociągał za sznureczki, na których zawieszona była Steel, to on popychał łowców w stronę otwarcia krypty, która kryła bardzo potrzebne jego planom Iridium. Przede wszystkim jednak Jack stanowi realne zagrożenie. W pewnym momencie przecież zabija Rolanda, jednego z bohaterów jedynki, i porywa Lilith. Fakt, że Jack jest z graczem przez całą historię, że do niego należy praktycznie większość linii dialogowych skierowanych do gracza, sprawia, że to on tak naprawdę jest nie tylko bohaterem historii, ale i towarzyszem w niedoli. Fakt, to psychopata, ale jego postać jest świetnie umotywowana. To nie jest antagonista, który jest zły, bo fajnie być złym. To jest antagonista, który jest przekonany, że jest tym dobrym. Szczerze w to wierzy i wierzy również, że kocha swoją córkę, choć ta szczerze go nienawidzi. Postać Handsome Jacka stała się poniekąd przekleństwem serii. Stał się tak lubiany i tak popularny, że seria zaczęła być kojarzona praktycznie tylko z nim. Całą sytuację napędzał Gearbox, tworząc DLC-ki do dwójki, które bezpośrednio do Handsome Jacka nawiązywały. W dodatku Sir Hamelock Big Hunt trafiamy do lokacji, w której dzikie ludy czczą Handsome Jacka jako bóstwo. I fajnie, w porządku, to ciekawy koncept, ale stanowi jedynie dodatek. Natomiast w dodatku Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, Handsome Jack jest kluczowym elementem historii, a konkretnie relacja Tiny do tego złoczyńcy. To jeden z najlepszych fabularnych dodatków, w jakie kiedykolwiek grałem. Co zaczyna się jako pastisz sesji w grę RPG, kończy się jak studium psychiki tyci Tiny, która nie może poradzić sobie z wydarzeniami, które miały miejsce w podstawce, a konkretnie ze śmiercią Rolanda. Handsome Jack jest tutaj przedstawiony jako zły czarnoksiężnik. Przez zaburzoną percepcję Tiny, Angel jest rzeczywiście okrutna. To obrazuje oczywiście nienawiść Tiny do Angel. Nienawiść, która zrodziła się w momencie jej ratunku. Wtedy właśnie zginął Roland. Natomiast królowa, którą trzeba uwolnić, to Bat Stallion, czyli diamentowy kucyk, własność Jacka, o której wspomina własność Jacka, o której on wspomina na początku głównej linii fabularnej. I
should probably clarify. The diamond horse I've been telling you about, it's not a sculpture or anything. It's a living horse that actually has to be made. Actually, I'll go get her. What, Stallion? Here you go. What, Stallion? Say hello. Yeah. What, Stallion says hello. Co ciekawe, Jack w początkowych fazach projektowania fabuły nie był przeciwnikiem, był towarzyszem głównych bohaterów. Co prawda balansował on na granicy moralności, był czymś w rodzaju antybohatera, jednak miał stać mniej więcej po ich stronie. Dwuznaczna moralność Jacka miała wybielić działania łowców krypty, którzy z założenia mieli być antybohaterami. Gracz miał mieć jednak poczucie, że gra tymi dobrymi. Mniej więcej dlatego również Handsome Jack jest postacią tak agresywną, która nie do końca potrafi panować nad gniewem. Jego osobowość bazowana była na występie aktora Nathana Fillona w talk show prowadzonym przez Jimmy'ego Kimmela, w którym aktor zagrał postać czarującą, zabawną, ale również bardzo arogancką. Jack taki właśnie miał być, choć początkowo przeważały żarty. Miał żartować absolutnie ze wszystkiego, włącznie ze śmierci żony oraz córki. Formuła jednak szybko się wyczerpała, sprawiając, że Jack był postacią jednowymiarową. Dlatego też przerobiono jego dialogi, a po śmierci córki, Angel, żarty się kończą. Pojawia się ta bardzo agresywna strona Jacusia. To sprawia, że jako jedyna postać w grze ma swój ark, drogę, którą przebył, która sprawiła, że w jakiś sposób się zmienił. Od lekceważenia bohaterów po szczerą, agresywną nienawiść. Ten ark jest bardzo dobrze uzupełniony w Borderlands The Pre-Sequel, w którym widzimy, jak popada w złoczyńczość. No, że staje się zły. Jednak odbiór przystojnego Jacka nie byłby tak piorunujący, gdyby nie praca aktora, który się w niego wcielił, czyli Daemona Clarka. Aktor był świeżo po przesłuchaniu do jednego z odcinków Dragon Balla, które odbywało się w tym samym studiu nagraniowym, co sesja do Borderlands 2. Przesłuchanie do Borderów miało być zwykłą przysługą. Początkowo czytał linie dialogowe jakiejś drugoplanowej postaci, jednak poproszono go później o przeczytanie Handsome Jacka. No i tak to się skończyło, a raczej zaczęło. Handsome Jack to złoczyńca doskonały, charyzmatyczny i niebezpieczny, szalony i umotywowany. Jest przekonany, że ma rację i jesteśmy w stanie go polubić. I ktoś mógłby powiedzieć, że tak samo można scharakteryzować złoczyńców Ubisoftu, ale nie, moim zdaniem nie. Odkąd w Far Cry 3 udał się was, Ubisoft tworzy po prostu jego kopię w kolejnych grach. Już sam fakt, że Gearbox zastąpił przeciwniczkę, o której się nie pamięta, złoczyńcą, który stał się wizytówką marki, zasługuje na uznanie. I jasne, znajdziemy innych złoczyńców z gier, którzy zapadają w pamięć, jak chociażby GLaDOS albo Shodan, jednak w moim osobistym rankingu to właśnie Handsome Jack zajmuje pierwsze miejsce. A dlaczego w ogóle robię ten materiał? A wiecie, że nie wiem? Po prostu chciałem się z wami podzielić moimi przemyśleniami. Ale wy również się podzielcie swoimi przemyśleniami. Kto jest waszym ulubionym złoczyńcą z gier? Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć! And I am the goddamn hero!